Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Metro 2033 Redux. No i mamy naszego kolegę burboniarza. Zobaczę, czy wszystko się ładnie nagrywa. Nagrywa się i to jeszcze jak ślicznie, podoba mi się to. Nie ma żadnych desynchro, nie ma żadnych spadków w FPS-ach, cały czas 75, no jestem zadowolony. Słyszysz, naczelnik? A może wsi tak utrzymać? Tylko, że w sumie dla was 75 nic nie znaczy. Dla was liczy się to, że jest 60, a ja mam ten nadmiar 15 i mi się lepiej gra na monitorku. A nawet jeśli jakbym miał te 60, to i tak grałby mi się spoko, nie? Poproszę tę walizę. Notatka, stargówka. Nie ma szans, bym mógł dotrzeć aż tutaj bez Bourbona. To się zgadza, bo Bourbon zabija za darmo. Lepiej zadłużyć się u samego diabła niż u Hanzy. I to prawda, Hanza to straszne skóry... co? To jest śmieszne, jeśli będziemy się telepać, to oni właśnie będą mówili właśnie teksty typu stój spokojnie i tak dalej, że twórcy przewidzieli takie głupoty, które się robi. O, proszę bardzo, wystawa. Tak, chcę się naciszyć ich towarzystwem. Kuźniecki most, będziemy tutaj. Sucharewskaja. Już w sumie... no. Tak czy siak, no, to macie fajną mapkę i siema, co tam? Chcesz? Kiepa w nos? Nie, my wlapaliśmy po same pomidory. Wiesz, jakbyś chciał, to ja bym ci mógł pożyczyć hajs, nie? To nie mam problemu, tylko byś musiał powiedzieć. W sumie teraz rozumiem, czemu to jest trudny, bo na tym innym poziomie trudności, z tego co pamiętam, to się tutaj dostaje 5 za taką właśnie łubiankę, że tak powiem. Łódkę właściwie powinienem powiedzieć. Łubiankę to co możecie mieć na truskawki. Ale spoko. Jest trudniej, więc fajnie. Ja sobie mogę zarobić w inne sposoby niż tylko okradanie stacji. Tym bardziej, że znam te wszystkie sekrety tutaj, no to też jest inaczej, nie? Więc mamy tutaj safe. Trzeba będzie znaleźć do niego klucz. Pytanko, gdzie może być klucz? No, na Genzu nam puti nie. No za to... Słyszysz, drży patrony. Pójdź kupi paru filtrów. Dziękuję. Jest jedna myślka. A ja pójdę перетру кое-ски. Встретимся się w barze, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай. Dobra, dzięki, mam 5 minut. I oczywiście możemy kupić filtry, ale że jestem Johnem Garrettem i jestem skąpy, to nie będziemy tego robić. O, patrzcie, kluczek, dzięki. Tylko muszę pamiętać, że właśnie ja mam trochę za dużo amunicji, ale dobra, z tego co pamiętam, tutaj będą tylko wojskowe naboje. Więc otwieramy sobie sejfik, a w nim wojskowa amunicja w wysokości 24. Nie jest to dużo, ale to jest za darmo, to jest do wyciągnięcia, trzeba tylko wiedzieć, a znając życie, są youtuberzy, którzy nagrywają sobie to w taki sposób, że Resident Sleeper, nie wiem co się dzieje. Tak, komandir, a co to za zdjęcie jakiegoś komandira? Co tam, duzi ludzie? Mama ili papa? Daj kiepa. Ej, znam cię, łysy łbie. Ty jesteś Pietr. O nie, zapłaciłem za kolejkę. Czy nie zapłaciłem? Mam nadzieję, że nie, ale wydaje mi się, że zapłaciłem niestety. No trudno. Zobaczcie, możecie robić sobie takie rzeczy na każdej tam stacji, nie? No. Sorry, Bourbon, przepiłem twoje pieniądze. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Także pokazujemy wszystkie fajne elementy gry, w tym to, że można sobie... O? Mogę sobie muzyczkę pograć. Ale chyba trochę ze strunami jest coś nie tak. Więc obecnie mamy takie chodzenie trochę na fazie. Co tam śliczna? Śliczna ja... Boże, to jest tak złe! Jak w ogóle można tak mówić? Aaaa! Nie robi się tak! Nie wolno tak się odzywać! Co to w ogóle jest za tekst tam śliczna? Nic tam brzydki! Aaaa! Jak źle muszę to rozchodzić.
Dobra, jaka jest później misja? Wychodzimy stąd z Bourbonem na powierzchnię. Dobra, tam nie Sprzedajemy. Sprzedajemy. Trzeba zarabiać. Zaraz, co ty zrobisz? A nie, dobrze. Tutaj mamy kolejną strzelnicę. Płacimy dychę za wstęp, a wyciągamy stąd nie pamiętam ile. Teoretycznie najlepiej jest to robić rewolwerem, ale naładowany Tihar też daje radę. Tylko właśnie, Tihar ma ten problem, że szybko traci swój potencjał i trzeba go później pompować. I pojedyncze kulki z Tihara na przykład nie niszczą już celu. Sam też traci swój overcharge, więc to też trzeba mieć na uwadze. No ładuj, ładuj, co ty robisz? Bo ci overcharge schodzi, gościu. Dobra, wychodzą sobie cele. My sobie możemy bardzo szybko się nimi zająć, póki mamy potęgę. To jest bardzo proste akurat. Tak długo jak mamy cokolwiek, co nie jest Bastard Gunem, którego nie za bardzo lubię, powinniście sobie dać radę. Z wyjątkiem strzelby, ok? Duplet jest tutaj kompletnie do dupy. I nie żartuję. Za duplet to powinno się iść do więzienia z automatu. Dobra, bo mi ciśnienie w kegu schodzi. Jak zejdzie za nisko, to już nie będę mógł tak dobrze sobie radzić, więc już zacznę ładować. I podpompować to trzeba elegancko. Cele sobie podjadą, tu się nie bójcie. One nie będą jakoś szybko wam uciekać. Powiedziałbym, że paradoksalnie nawet macie dużo czasu. Tak długo jak dbacie o to, żeby Tihar był napompowany, no to nic złego wam się stać nie może. A jak się stanie, no to wiecie już, że macie nie napompowany, tak jak ja teraz. I muszę go po prostu dopompować i tyle. A jak podjadą za blisko i jesteście w trybie paniki, no to możecie co najwyżej wyciągnąć strzelbę albo rewo. To już zależy tylko i wyłącznie od was. A tam wam nie będę mówił, jak macie żyć. Najważniejsze, żebyście bardzo szybko eliminowali cele i wtedy macie to bezproblemowo z głowy. No bo później dzieją się takie rzeczy, że właśnie Tihar się zaczyna dławić i nic nie robić. I wtedy John Garrett mówi, dobra, mam to w nosie, wyciągam rewolwer i robię to po swojemu. Także mówię, nie ma strachu, nie ma spiny, zawsze są jeszcze jakieś inne terminy. I można to zrobić za pierwszym razem, po prawdzie, ale to... Później się dopiero zaczyna robić trudniej, kiedy pojawią się opancerzeni przeciwnicy. Ale to chyba jeszcze nie teraz, czy już teraz? Nie, jeszcze nie. Czyli to dopiero ostatnia fala jest taka interesująca, że tak powiem. Wyjeżdżajcie kolejne cele, bo ja się tutaj nudzę. To miało być wyzwanie, a nie Resident Sleeper. Oho, chyba jednak przyjęli to, co powiedziałem do wiadomości. Dobra, no sobie podjechać to możecie. Dobra. Podbijemy jeszcze trochę ciśnienie. Sorry, że tak nic nie mówię, ale tutaj za dużo się nie dzieje i też nie mam co za bardzo komentować. No co mogę powiedzieć? Strzelamy właśnie do celi. Oddaję strzały z Tihara. To jak ja wytłumaczyłem wam już sztuczkę na to, żeby to było proste, to jest, mi się wydaje, wystarczająca ilość informacji, no bo więcej już nie jestem w stanie współdzielić, tak? No co? Strzelanie do celów, wow. Teraz Tihar potrzebuje dwóch kulek, żeby być użytecznym, bo inaczej jest Solones. I zaczyna się finałowy segment. Zawody 6. Tu już nie jest tak łatwo. I tutaj będziecie musieli utylizować rewolwer. Zapytacie dlaczego? Otóż, jeśli nie będziecie trafiać w głowę, to możecie mieć spory problem. A nawet jeśli traficie, to czasami cele się podnoszą, bo się coś buguje. Ale to mimo wszystko nie powinno mieć wpływu jakiegoś na przebieg wyzwania. A jeśli będzie miało, no to przykro mi, ale to wtedy jest wina gry, a nie moja. I zaraz pojawią się właśnie opancerzone cele, które będą A jeszcze nie? Jeszcze jedna zwykła? Dobra, to przepraszam. To w takim wypadku jedna po tym jest z tymi opancerzonymi koleżkami. Czyli mniej więcej dokładnie teraz. No i tutaj potrzebna jest siła i moc, żeby ich przywrócić ze względu na to, że mają
twarde łby. Halo? A, tam się zbugowało, dobra. W takim wypadku nie mam się czym przejmować. Sorki. Ty no co jest, gościu? Proszę się nie bugować. Proszę dać mi szansę to wygrać, ja jestem w stanie to wygrać. Jedyne co, to muszę trafiać w głowę i to jest proste. Dziękuję bardzo. Także jak już mówiłem, Tichar już tu nie domaga, nie jesteśmy w stanie go napompować wystarczająco szybko. Ale jak widać, zarobiliśmy sobie 45. Możemy sobie powtarzać, który chcemy, jest opcja do resetowania, jak się nam coś nie spodoba, na przykład powiem, że chcę pierwszy, a później nie, jednak nie, ja chciałem sobie, nie wiem, piąty. Wciskacie resetuj i możecie sobie wybierać jeszcze raz. Także do poćwiczenia, do celowania, jasne, super. Do zarobienia sobie szmalcu też super. Dobra, gościu. Ja tu mam dla ciebie na sprzedaż sporą ilość sosu. Czy ciebie to... A w ogóle apteczki też weź ode mnie. No i powinienem sobie kupić filtr, ale ja wiem, że filtry są drogie. W dzisiejszych czasach to nic nie można. I teraz przekonajmy się, co jest więcej warte. To jest za 52, bo jest długą lufą, a to jest za 66. To jest za 50, więc teoretycznie powinniśmy zostać z Ticharem, bo jest najtańszy. Tylko, że to jest różnica dwóch monet. A mimo wszystko, znaczy dwóch monet, do tych dwóch naboi, a ten Tichar... Nie jest fajny do strzelania, tak poza ludźmi, bo do mutantów to najlepiej mieć strzelby. Więc mimo wszystko zrobimy tak, że sprzedam to i sprzedam to. I pokażę wam, jakie bronie można sobie tutaj kupić. Ubojnik, czyli lepsza strzelba od dupletu. Dubletu, nazwijcie go tam jak chcecie. Jest tutaj też do kupienia Tichar, ale no to jak widzicie, można te wszystkie bronie poza ubojnikiem po drodze znaleźć. I no, czy kupować warto? No mi się wydaje, że nie. Na razie pokazuję zresztą, że nie trzeba. Więc wracamy do sprzedaży amunicji. Młody człowieku, chcę sobie zarobić. Dobra, zostaję sobie dwa pociski, żeby nie było. Oho, ho, John Garrett. Bo i tak za te dwa pociski mi nie zapłaci. Spokojnie, jestem świadomy, że jak sprzedawałem te pojedyncze naboje, gościu nic mi nie dawał. Tak, wiem o tym. Nie musicie krzyczeć, wiem. Nowa notatka. Filtry, filtry, cały czas tylko filtry, bo przecież świeże powietrze jest popsute. I jak wiecie, ja nic nie kupiłem. Zrobiłem co miałem. To możemy się zbierać. Oni tutaj powiedzą, że nie ma, co ty, gdzie ty idziesz? Tam jest fajniej, tam jest Hanza, a ty się z Hanzą nie trzymaj, bo Hanzo cię dojedzie. Więc będziemy musieli się ewakuować w taki mniej cywilizowany sposób, jeśli mogę tak to nazwać. Także Bourbona już tutaj nie ma. No, ale i tak sobie przejdziemy, zanim nas zauważą, że coś odwaliliśmy. No, i mam tylko 10 minut filtra, ale on mi powie, że ej, no i co, ty miałeś kupić sobie filtry, masz tu filtr. Zrobisz to, czy nie? Czy mam za dużo mimo wszystko? O. No, i mamy dodatkowe 5 minutek, więc można sobie zaoszczędzić? Można, jak najbardziej. A ty już widzę, wstałeś, gościu. Idź spać. No, i to się tutaj będzie fajnie kręciło. Я уже Михи замышлял. Но мне-то ты ничего не платишь. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Это Москва. Вот дерьмо. No świetnie się z nimi robi interesy. I teraz już wyjść nie możemy. Шутка. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. No czemu tego tak bardzo nienawidzę? Przecież nic się wam złego nie stanie. Naleci wam świeżego powietrza, a wy już narzekacie. Mam lekko pękniętą machę w ogóle tu widzę po bokach. Niedobrze, niedobrze. Dobra, lecimy, bo zaraz ktoś krzyknie, że... Ej, Bourbon, bo ty będziesz miał przypał! Któryś gościu z Hanzy tu się zaraz obudzi i wyciągnie rękę do nas. Tylko czy uda mi się go zbagować, bo wiem, że on później cały czas tą wyciągniętą łapą stoi. O. No niestety, nie uda mi się.
No. I on tam cały czas będzie stał z wyciągniętą ręką i tak: Bourbon, co ty robisz, pacanie? A Bourbon ma to gdzieś. On się tym nie przejmuje. Więc martwe miasto. Po raz pierwszy wychodzimy na świeże powietrze, a ja nie kupiłem filtrów, ale na całe szczęście mam kolegę, który częstuje filtrami i jest git. No i mamy martwy god, nowy god. Tak. Zobaczmy, ile się nagrało. 15 minut. Dobra, to jeszcze sobie obskoczę tutaj ten pierwszy budynek. Trzeba założyć maskę. A nie, już miałem, sorry, mordo. Jest tutaj osiągnięcie za znalezienie wszystkich ukrytych schowków, ale nie wiem, czy na nagraniu wszystkie znajdę, bo jest ich chyba gdzieś 47, jeśli nie więcej. Więc ogólnie rzecz biorąc, polecam zwracać uwagę na wszystko. Trzeba każdego człowieka dokładnie dotknąć. Każdy kluczyk, nie kluczyk, bo inaczej będzie lipa. Ale bym twojego kałacha wziął, człowieku. Tutaj w ogóle w starej wersji, tej niereduksowej, jest dostępny gdzieś Bastard Gun, z tego co pamiętam. Gdzieś chyba tutaj z prawej strony, ale nie jestem pewien. Na całe szczęście gram w Reduxa, więc nie potrzebuję dodatkowej broni, opieram się tylko o swój rewolwer i swój naturalny instynkt. No, ktoś, widzę tutaj jakieś pułapeczki, próbuje na mnie zostawiać, komuś się nudzi. Ale na całe szczęście ja się nie dam łapać na pułapki. Tutaj trzeba przepuścić bestię, można do niej strzelić, ale po co marnować amunicję? O, kolejne filtry, jak już zobaczycie, mamy 15 minut. Ja nie potrzebuję kupować czegokolwiek. Zresztą patrzymy sobie cały czas na ręce. Jeśli nam zaczyna być mało powietrza, to gra zakomunikatuje w postaci pipecze. No tak, zacznie pipczeć przy jednej minucie, a później zaczniecie słyszeć astmatykę. Jeśli już słyszycie astmatykę, to wiecie, że trzeba wymieniać filtr, bo Artyom będzie się dusił. No. I dostajemy dodatkowy punkt za zwiedzanie takich fajnych miejscówek. No i od kiedy znalazłeś się w metrze, chciałeś powrócić na powietrze, zobaczyłeś, że powietrze jednak jest skażone, nie było fajnie, przykra sprawa. Kolejny filtr, jeszcze więcej czasu, możemy sobie powybijać szyby. Wow, jaki duży kawałek szkła, tak nie powinno to wyglądać, coś się popsuło. No trudno, no zdarza się, psuje się. No i nic więcej tu ogólnie nie ma, więc to już szycho, możemy iść na dół do naszego kolegi Bourbiego. No i możemy sobie też zobaczyć. No co, no zobaczyłem sobie, gdzie wyskoczyła ta bestia i za to dostaję dodatkowy punkt bycia dobrym człowiekiem. Podziwiam matkę naturę czy coś. Nie wiem, na jakiej zasadzie działają niektóre te punkty, ale mogę wam je popokazywać, bo czemu nie. Ja w sumie nic nie tracę na tym. Można zabijać te małe skurczysyny, ale za nie nic nie ma, a one też nam nie szkodzą. No to wykop. Znaczy, wykop drzwi, kurczę. Nie chodziło mi o serwis, wykop. No i tutaj możemy sobie pozwolić na przeskakiwanko. On tam zacznie krzyczeć, że diabeł. Nie upadłem na głowę, wiem co robię. O, mamy sobie strzelbę z celownikiem laserowym. Tutaj trzeba uważać, bo tutaj jest promieniowanie bardzo wysokie. Jak widzicie, już otrzymuję obrażenia i filtry bardzo szybko mi zeszły. Więc czym prędzej z dala od tamtego miejsca, nie wolno tam chodzić. I zaraz rzucą się na mnie różne bestie. Trzeba sobie przygotować granat podpalający. Zapytacie mnie dlaczego? Otóż granat podpalający radzi sobie z tym ścierwem najlepiej. Jeśli ktoś wątpi, proszę, przyjmuję skargi w swoim biurze tutaj. Jeśli nie, no to... Co, ktoś jeszcze chce się zajarać? O, została mi minuta. Proszę mnie zostawić, mam minutę. Mam minutę na nagraniu. Zmarnowałem jeden pocisk, bo on już był martwy. Ale spoko. Ile tam jeszcze? 45 sekund. Spoko. Do ogarnięcia. Więc przejrzyjmy sobie całe pięterko jeszcze raz na spokojnie.
Ponoć jak się biega, to się field bardziej marnuje. Nie weryfikowałem tego, ile w tym prawdy jest, nie wiem. Ale jak zawsze w takich wypadkach może być trochę prawdy, może nie być. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. O, maska, ale ona chyba jest bardziej popsuta niż moja. Bo że moja nie jest popsuta i tak wygląda standardowa maska. Ja się upieram przy tym, że tak długo jak jest bez pęknięcia, to jest dla mnie tylko idealne. No nie wiem. O. Uratować życie? Nie wiem, czy chcę. Ja nie jestem helińską, sorry. Zobaczmy, ile mamy... Tak, życie, ja wiem. Życie jest nowelą, 20 minut. To dokończymy lutować ten budynek i kończę wtedy odcineczek. Co, już się dusi? Sorry. Przepraszam, zagapiłem się. Już, spokojnie, Artyom. Dzierży. Przepraszam. No widzicie, i astmatyk przez to nie był słyszany, bo coś tam zaczęło dziać się w tle. Aha, to był cień, to przepraszam, to był cień w ogóle i sobie przebiegał, a się za bardzo skupiłem na czymś innym. Dobra, mamy już 4 apteczki, więc jest spoko. Tu mamy, jak widać, strzałeczkę do tajnego stalkerskiego, fajnego lutu. Zaraz tam podejdziemy swoją drogą. Gdzieś pamiętam, że tu była ukryta amunicja do strzelby w którymś takim miejscu. Nie wiem, czy to było na tym pięterku. O, proszę bardzo. Tego typu rzeczy też jak najbardziej musicie szukać, bo inaczej wam nie zaliczy, więc... Dla głupich dwóch naboi może się wam achievement nie odblokować. Jak któregoś nie znajdę, to i tak nie traktujcie tego materiału jako stuprocentowe pokazanie tego, bo to nie jest to. O. I proszę bardzo, Tichar do nas wraca, tylko że ten ma lepszy celowniczek. I mamy już, jak widać, ile? 774 naboje. Więc no, dużo. Karmy też mamy dużo. I na wyjściu będzie na nas czekał niestety pan potwór. Wezmę sobie noże. Wal się, gościu! Ile możesz przyjąć kulek? Dobra, niestety wyciągamy chyba strzelbę, mi się wydaje. Nie chciałem, szkoda mi amunicji. Proszę oddać mi moje noże. Nie gadaj, że gdzieś ci się tam rozklepiły w tyłku. No trudno. Straciłem właśnie pojedyncze moje pieniążki. Na tego cfela. Tak bywa. Trzeba się pogodzić ze stratą. W każdym razie. Czy Bourbon tam cały czas na mnie czeka? Czy on już sobie przeskoczył i miał mnie w dupie? Tak, przeskoczył i miał mnie w dupie. To spoko. Bo ogólnie tam jest scenka, że Bourbon mówi, skacz, złapie cię i się zaślizgujemy z samochodu i wpadamy do zimnej wody. Chyba wiecie, dlaczego nie chciałem tego pokazywać. Jakoś nie jestem fanem lądowania w lodowatej wodzie, która jest napromieniowana. A poza tym wiecie też, że nie zamierzam tracić czasu na takie cutscenki, które są o, dobra, złapie cię, jump for it! I później jednak nie złapie cię i się nie udało. Ale fajny sedes. No. Chyba wiecie, co chcę zrobić, prawda? No, fajnie jakbyś... No. Ja uśpiłem tylko zwierzaczka, nic mu się nie stało. Nie było strzału, nie było hałasu. Tutaj macie kolejne właśnie naboje do Tichara, dlatego też go swoją drogą wyciągnąłem. Także no... Jak się daje szybko eliminować, to wtedy one nie zaczynają drzeć japy. Nie przychodzą posiłki. Tutaj z tego co pamiętam chyba nic nie było. Dokładnie. Ale chyba stąd już nie wyjdę, nie? A i to bez sensu. Dobra, wypłyńmy sobie z tamtej strony. Czy przeniesie mnie? Przeniesie mnie, dobra. Na całe szczęście jest coś takiego. Mi się wydaje, że w którymś miejscu właśnie był taki tutaj gościu zamarznięty, ukryty. Ale to może mi się pomieszało z innym miejscem. No już, niestety. Możesz? Dobra. Żeby zbagować, szybko otwieramy drzwi. Tu będziemy mieli cutscenkę, gdzie na nas wyskoczy. My musimy bardzo szybko naciskać E. Przytrzasnąć mu łeb. Wbić nóż najlepiej. I na spokojnie sobie przejść na drugą stronę.
Teraz możemy założyć maskę, albo ją zdjąć. O, i mamy czysty widok, bez krwi, bez czegokolwiek. Jak widzicie, demony, które nas tu wcześniej próbowały zjeść, albo inne wartowniki. Tutaj macie amunicję do Helsinga swoją drogą, ale jak widzicie, nas nie złapały. My żyjemy, nie jesteśmy wcale zakrwawieni, ale apteczkę sobie użyjemy i tak, bo będziemy mieli tutaj ich pełno. A jak nie mogę wziąć, to chociaż zużyję, żeby nikt inny nie miał. O, taki bede. A co się ma marnować? Proszę bardzo, piąta apteczka z powrotem wraca do gry. I zaraz przejdziemy. Zaraz, ja miałem skończyć nagrywanie, ale jestem mądry. Dobra, tak w takim wypadku chowamy się tutaj do budynku przy koledze, któremu niestety trochę coś zjadło nogi. Przypomina mi trochę... Albo dobra, nie będę spoilował. No. I tutaj mamy też jego rewolwerek. Rewolwer bym zamienił za ten zwykły, bo wydaje mi się, że mimo wszystko z tym będzie więcej wart. To są dwa upgrade'y, a nie jeden. Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ten gościu, jak widzicie, nam nie ucieknie. Także... No co? Bywajcie. Do następnego. Serio, możecie już iść. Ja będę sobie tutaj grzecznie siedział.